Zespół ciśnienia nadgarstka jest to ściśle określona jednostka chorobowa związana z uciskiem więzadła poprzecznego nadgarstka na nerw pośrodkowy. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli mamy nadgarstek w tym miejscu i tak jak idzie pasek mojego zegarka, jest forma takiego troczka, czyli więzadła, który zamyka nam kanał kostny, tak żeby wszystkie ścięgna, którymi ruszamy, które tutaj chodzą, były zamknięte, żeby się ruszały prawidłowo, to pomiędzy tymi ścięgnami znajduje się nerw pośrodkowy, który w niektórych sytuacjach może zostać uciśnięty. Jest to ściśle określona przelotka, w której znajduje się grupa ścięgien i nerw. Mamy dwie jakby, kilka różnych etiologii, natomiast dwie główne grupy, które powodują ucisk nerwu pośrodkowego. Albo ta obejma, czyli to więzadło poprzeczne, jest za grube, za ciasne i zaczyna nam zamykać tą przelotkę, w której znajdują się ścięgna i nerw. Albo ścięgna, które biegną razem z tym nerwem, ulegają z takich lub innych powodów obrzękowi, czyli przestrzeń pozostaje ta sama, ścięgna się zawężają i nerw jest uciśnięty. Objawia się to najczęściej bólami palców pierwszego, drugiego i trzeciego, głównie, aczkolwiek drugi, trzeci najczęściej. Takie zaburzenia czucia, mrówki, drętwienie. Typowe jest to, że boli to bardzo często w nocy. W takich stanach bardziej zaawansowanych, gdzie dochodzi już do takiego bezpośredniego zaburzenia czucia, mogą wypadać przedmioty z ręki, szczególnie mokre w czasie mycia, gdzie nie czujemy dokładnie siły ścisku i nie wiemy, jak mocno trzymamy szklankę i ta śliska szklanka czy śliski talerz nam wypada z ręki. Dość często ból taki drętwe, mrówki chodzące po palcach, budzące w nocy, które mijają po rozruszaniu i po ćwiczeniu, bo wtedy ruszamy tymi ścięgnami i poprawiamy perfuzję i przepływ tkanek w obrębie kanału nadgarstka. I to są takie objawy charakterystyczne dla tej choroby. Często jest to jako choroba z innymi dolegliwościami. Często występuje po złamaniach nadgarstka, gdzie druga część tej ściany, czyli ta część kostna ściany, ulega deformacji na skutek złamania i również dochodzi do zawężenia. Jak również dużo rzadziej występujące i dużo trudniejsze do różnicowania i do diagnostyki, tak zwane zespoły wielu usidleń czy wielopoziomowych usidleń, gdzie nerw na kilku poziomach, łącznie z kręgosłupem szyjnym, jest uciśnięty i wtedy zaburza to przepływ bodźców nerwowych i substancji odżywczych na długości całego nerwu. I wtedy jakby rola polega na tym, żeby znaleźć to miejsce najbardziej uciśnięte i najbardziej chore. Leczenie jest kilka, od unieruchomień i okresowo leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych podawanych ogólnoustrojowo doustnie, poprzez bezpośrednio robione ostrzyknięcia blokadami sterydowymi do kanału nadgarstka w celu zmniejszenia obrzęku, do leczenia operacyjnego polegającego na przecięciu tego więzadełka, które nam się rozchodzi i goi z pewnym wydłużeniem, zwiększając tą przestrzeń, zwiększając ten obszar tego kanału nadgarstka, bo tam najczęściej dotyczy problem nerwu pośrodkowego.